Siema koleżki, z tej strony bracia Malczyńscy i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak nasi widzowie poradzą sobie na treningu MMA naprzeciwko mając zawodowych fighterów. Dokładnie tak! O mój paznokieć! Także pora, żebyście poznali nasze drużyny. Jest to drużyna naszych widzów. Siemanko, Łukasz. I drużyna naszych kolegów, zawodowych zawodników. Christian. Ciechan. Będą trzy konkurencje, po których wyłonimy zwycięzców, także przechodzimy do pierwszej z nich. Pierwsza konkurencja będzie polegała na tym, że każdy z naszych uczestników uderzy Marcina po dwa razy. Ja będę oceniał ich siłę ciosu. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Zapraszam, zapraszam kapitana po podróży. Raz, dwa, trzy. Zaczyna drużyna naszych widzów. Na początek spróbuj sobie tak lekko próbny strzał. Żebyś dłoni nie złamał. Lekko techniczny próbny strzał. Uderz go. To był techniczny próbny strzał. Ja się boję, co to będzie zaraz. Gotowi? Zaczynamy. Bomba. Okej. Okej. Dwie próby? Było mocno. A teraz reprezentant zawodników zawodowych MMA. Nasz kolega Krystian. Dwa strzały. Fasta atak. Bomba w oko. Już się cofnął, Marcin. 1-0 dla zawodowców. Na razie jest 1-0 dla zawodowców. Dawaj, zapraszam cię tutaj. Ustaw się ładnie, mocno zaciśnij pięści. No spróbuj ten taki jeden próbny, żeby nie trafić na tego gaja. Okej, będzie dobrze. Dawaj. Dwa. No i Ciechan. No miał trochę siły, miał trochę siły. No bo Ciechan, pamiętaj, nie? To jest dobra. Napierdalaj. Teraz drugi. O, byśmy nawet echo zawodowców. Teraz drugi z reprezentantów zawodowców, czyli Ciechan. Lecimy dwa strzały. Start. Dobra, wygrali zawodowcy w tamtej konkurencji. 2-0 dla zawodowców, przechodzimy do kolejnej konkurencji. Warto wspomnieć, że dwójka naszych widzów, których widzicie tutaj, ma możliwość nagrania z nami tego odcinka, ponieważ jest to ich nagroda konkursowa w konkursie wspólnie z legalniebookmacherzy.pl, który miał miejsce podczas mundialu. Dobra, konkurencja numer 2 wygląda następująco. Mamy tutaj piłkę lekarską, wokół której nasi zawodnicy muszą zrobić 20 kółek na pełnej prędkości i później od razu, łapiąc równowagę, biec do przodu. Mamy tu piłkę, którą muszą kopnąć tamtą bramkę. I muszą trafić piłką w tą bramkę. Oczywiście to nie będzie łatwe, bo po 20 takich kółkach ich błędnik będzie naprawdę mocno wariował. I zobaczycie sami, jak to będzie wyglądało. Uwaga! Dodatkowo za jeden strzelony gol przyznajemy 3 punkty. Także w tym zadaniu może się wiele pozmieniać. Ręka na piłce, 20 kółek wokół piłki z głową w dole na pełnej prędkości i po 20 kółkach lecisz na piłkę, strzelasz, ma być gol. Dobra. Zrozumiano. 2, 1, start! Dawaj, 2. 3, 4. Dwa, jeden i jedziesz. Troszeczkę ci się ten. Ale trzeba docenić fakt, jak mocno zasuwał wokół tej piłki. Jesteś z nami, Ciechan, no? No niestety, 0 punktów. Reprezentant drużyny widzów Łukasz, słyszałeś? 20 kółek, start! Lecisz, tak blisko, ale po 0. Po pierwszej rundzie drugiego ćwiczenia po 0 punktów, więc jeżeli teraz Krystian nie trafi, a nasz widz trafi, to będą wygrywać 3-2 po tej rundzie, ale czy tak się stanie? Dawaj Krystian, ręka na piłkę, 20, start. Jedyny trafił w piłkę dotychczas, Krystian. Wynik jest taki, że na razie w tej konkurencji nikt nie zdobył punktu. I jeżeli nasz widz trafi, to jest 3-2 przed decydującą rundą. Wiem, że pewnie czujesz ciężar teraz tego momentu, ale spokojnie, weź głęboki wdech. Żeby to trafić. Trafisz w tą piłkę i prowadzicie 3-2 przed decydującą rozgrywką. Ręka na piłkę, start. Tylko 3. 2, dawaj, 1 i lecisz, na piłkę, atak na piłkę. Kopnij! Mamy to, widzowie prowadzą! Widzowie prowadzą 3-2! No to tak, wpadł na mnie. Jak się czujesz? Zajebiście. Wpadł na mnie po drodze, ja nie mogłem się uwolnić, no. Decydujące starcie. Obecny wynik to 3-2 dla naszych widzów, a za tą konkurencję, która będzie miała tylko jedną rundę, można dostać 2 punkty. A polega ona na tym, że zawiązujemy jednemu z widzów i jednemu z zawodowców oczy
a drugi z nich steruje nim jak swoim, jak na joysticku. Ten, który ma zawiązane oczy, ma za zadanie poprzez słuchanie się swojego kumpla, który steruje nim jak joystickiem, pacnąć przeciwnego rywala, żeby się nikomu nic nie stało, bo to wiadomo, ślepo, nie? I kto pierwszy? Kto kogo pierwszy pacnie, zgarnia 2 punkty i jest koniec odcinka. Pora wyłonić zwycięzcę. Tutaj. Pora wyłonić zwycięzcę. Dobra, ja tutaj zawiążę oczy. Nic nie widzisz? Nie. Nie, no nie ma opcji, żebyś cokolwiek widział. Teraz czas na naszego widza. Uwaga. Ten trafił. Widzisz coś? Ciemność. Dobra. Czarnobyl. Ciechan może zrobić tylko to, co powie mu Krystian. Ciechan nie może sam się ruszać. Krystian powie do przodu, Ciechan może do przodu. Krystian powie unik, Ciechan może unik. Joystick, który jest joystickiem. I tam tak samo. Nasz widz nie wie o tym, że ta konkurencja i tak nie ma wpływu na zwycięstwo, ponieważ tutaj chodzi o zabawę, a zawodowcowi zdejmiemy opaskę, żeby było trochę śmieszniej. Obrócimy jeszcze naszych zawodników w taki sposób, żeby żaden z nich nie wiedział, w którym miejscu na sali są, ani w którym kierunku są zwróceni. Ja cię tutaj obracam. Zaczynamy! Obrót do prawej, prosto. Do przodu. Prosto. Do lewej. Prosto. I do przodu. Prosto. Do przodu, do lewej. Uderz. Lewo. Dawaj, lewo. Dobra, Łukasz, słuchaj. No, nie wiem, czy widziałeś. Niestety zostałeś perfidnie oszukany przez youtuberów. Ściągnęliśmy Ciechanowi opaskę, żeby jakby pokazać, że tutaj nie chodzi o rywalizację. Bo znając życie, to on pewnie na słuch by cię tam pyknął. Ale chodzi tutaj o zabawę, także nie ma wyniku, ogłaszamy. Ogłaszamy, uwaga, werdykt, nie ma wyniku, ale ogłaszamy. Remis. No mogłoby już też niejednogłośno, jakby Adrian przyjechał, ale niestety tego nie ma. Także mordeczki, dzięki, że byliście z nami. Pierwszy taki odcinek z widzami. Dajcie znać, jak się w ogóle podobał taki format na naszym kanale. Z chęcią przeczytam wasze opinie w komentarzach, aż zgasło światło. Oho. Także jeszcze raz dzięki wielkie, wszystkie linki macie w opisie. A teraz czas na bardzo ważną informację. Legalni bukmacherzy.pl przygotowali promocję na mecz Real Liverpool na zwycięzcę meczu. Jest to oferta tylko dla nowych klientów, więc konieczna jest rejestracja z linku w opisie plus wpłata 10 zł. Zakład na zwycięstwo dowolnej drużyny w tym meczu. Standardowa wygrana plus 200 zł bonusu, jeśli kupon wejdzie. Promocja będzie działać od 14 marca.